Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w wielkim teście lampy TS1000 pod Mars Hydro. Zanim przejdziemy do roślin, chcę Wam pokazać ustawienie mocy światła, jakie jest w tym momencie. Wcześniej było prawie 40, teraz jest troszeczkę mniej niż 25 i zmieniłam je w środę. To znaczy, w środę, zanim w ogóle zapaliłam światło, najpierw zmieniłam ustawienie, tak więc od środy lecimy na słabszym i zrobiłam to po prostu ze względu na to, żeby tych roślin przypadkiem nie prześwietlać, bo wydaje mi się, że jednak ustawienie prawie 40%. Było to ustawienie zbyt duże, tak więc teraz lecimy na troszeczkę mniej niż 25%, i mam szczerą nadzieję, że efekty będą równie fajne jak przy tych 40%, a na pewno um, zachowam bezpieczność dla tych roślin, prawda? No bo jednak um, te rośliny nie powinny być nawalane aż taką ilością światła. No dobra, w takim razie przejdźmy do roślin. Filodendron Birkin, jak widzicie, nowego liścia nie ma, to jest ten liść który się wcześniej tak otwierał, otwierał, no i już jest cały otwarty, wygląda on tak, no tego białego troszkę mało, ale w zasadzie fajnie, że jest chociaż tyle, a nie tak jak tamte, że prawie zielone, ale mamy stożek wzrostu, o, stożek wzrostu jest bardzo ładny, tak więc możemy czekać, ile czasu zajmie wyrośnięcie temu stożkowi z nowy listek, tak więc fajnie, stożek jest, super. Lepiej złocistę. złociste. Stoję troszkę dziko i światło też jest takie troszkę dzikie, ale chcę Wam pokazać nowy listek. Nowy listek, proszę bardzo, z wybarwieniem. O, tak widać, chyba lepiej. Robi się tu jakieś mikro wybarwienie. No w zasadzie fajnie, <grych> prawda? No bo <grych> na to liczyłam. Zaraz tutaj, gdzieś jeszcze, o tutaj. Tutaj mamy kolejny nowy listek, który sobie idzie. I tutaj mamy listek, który sobie wyszedł. No i też tu coś tam na nim jest. No to nie jest to, na co liczyłam, no ale coś już się tutaj zaczyna dziać, chociaż na tych nowych listkach. A tutaj. A tutaj mamy tak. To też są dwa nowe listki. No, tak całkiem spoko, bym powiedziała, prawda? No, no, coś się w końcu zaczyna dziać, jakoś to już w końcu zaczyna wyglądać. Co prawda, te starsze listki, jak widzicie, nie wybarwiają się tak jak, tak, jak na to liczyłam. No, ale to też może być tak, jak Wy mi mówicie, że ta lampa po prostu nie jest od wybarwiania i tylko jakby nowe listki będą się wybarwiać, a te stare po prostu zostaną zielone. No, jeżeli tak się stanie, to to w końcu dam to epipremnum na parapet bo na parapecie epipremnum wybarwia mi się całkiem spoko natomiast tutaj pod tą lampą jak na razie jak widzicie tylko nowe listki okay, czas na filodendrona, no, on ma tutaj burzę liści tak naprawdę ciężko jest nam coś zauważyć ale pokażę Wam dwa nowe listki to jest ten listek, o tutaj ten jest nowy i ten jest nowy jak widzicie one są całkiem spore i na pewno są nowe, bo są jaśniejsze. Kamera tak tego troszkę nie oddaje, ale one są no, takie zdecydowanie jaśniejsze. I jeszcze ta lampa tutaj nawala światłem. No chyba widzicie różnicę, prawda? Nowy listek jest jaśniejszy, a ten starszy listek jest taki ciemniejszy, prawda? O, może tak to widać teraz lepiej. No, ja to gołym okiem widzę po prostu różnicę bardzo dużą. I od razu, że tak powiem, jak podchodzę do tego habazia, no to widzę, które listki są nowe, bo one po prostu są jaśniejsze. No to biorąc pod uwagę, że te listki są nowe, no to one są naprawdę takie większe, już takie bardziej zadowalające mnie. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia przypadku, tylko tego po prostu, że on zacznie mi w końcu robić takie, takie listki, prawda? Żebyśmy mogli dojść do takich większych. <taki> tak bym chciała. Tutaj mamy Marantę i ona stoi w takim ustawieniu jak pokazuję Wam ją zawsze, ale postanowiłam, że ją przekręcę do filmu i pokażę ją Wam z tej strony, bo ona, ona jakby z tej strony, po prostu wygląda ciekawiej. <ścoughs> I tak. Tutaj mamy dwa listki. O, ten listek. I ten listek, to są listki, które znamy. Ten listek się rozwijał na początku, ten się rozwinął jako drugi. I tutaj mamy najnowszy listek. No ten jest wybarwiony bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. No generalnie, no tak jak to maranta. Tak jak mówię Wam, za każdym razem to tutaj no, idzie po prostu rurka za rurką. Jakby to mnie w ogóle nie dziwi. Wybarwienie nie pokazuje się na tych starszych listkach. Znaczy wiecie, ono jest, ale takie delikatne, bo tak jak Wam wspominałam, ona... Na początku, w momencie, kiedy ja ją ukorzeniałam, stała po prostu w przyciemnym miejscu, takim naprawdę dla niej przyciemnym, stąd wybarwienie na tamtych listkach jest słabe, no ale jak widzicie tutaj, mm, bez problemu pod tą lampą możemy sobie zrobić taki listek już ładniejszy, prawda? Zresztą tamte dwa też są śliczne, no podobają mi się strasznie. I skrzydłokwiat, który pokazać mi ciężko, <gryw> bo wysoki się robi, no to są te listki... Ten listek i ten listek to są te listki, które y, znamy. I teraz tak patrzę, który, to jest ten listek, który się rozwijał i on, jak widzicie, się już cały rozłożył. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy stożek wzrostu, którego y, nie było, że tak powiem, na poprzednim filmiku. Starałam się Wam pokazać, że nic tam nie ma, nic nie idzie. No i teraz, jak widzimy, już stożek wzrostu jest i on idzie. Czy to widać? O! Teraz chyba widać lepiej, prawda? Nikt nie ma złudzeń, jest stożek wzrostu, więc i przy okazji skrzydło kwiata, tak jak i birkina, będziemy mogli sobie po prostu sprawdzić, jak szybko te stożki wzrostu dadzą nam nowy liść, no i jakie te liście będą, no nie? Tak więc tak to wygląda w pełnej krasie. O. No nie jest najgorzej, w zasadzie ten tydzień mogłabym dać do udanych tygodni, ten trzeci tydzień testu. Mimo tego, że zmniejszyłam moc lampy, no to jak widzicie dalej roślinki rosną, jest spoko, tak więc w zasadzie tylko czekać dalej, co nam przyniosą następne tygodnie. Tak więc pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!